Bartek, jak podsumujesz te mistrzostwa Wiśle? No dzisiaj jeszcze nie wiem, nie znam wyników, ale myślę, że koło podium my się tam zakręciliśmy. Ale to zobaczymy za chwilę, tak byłoby fajnie. No a wczoraj 8 miejsce na Mistrzostwach Polski, na tych ostatnich już zawodach w sezonie letnim. No nie były jakoś dobre te skoki, powiedzmy sobie szczerze, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku. Teraz mamy zgrupowanie w Predazzo i tam będziemy poprawiać i szlifować tą formę właśnie do sezonu zimowego. Jaki był ten sezon letni? Udało się zrealizować wszystkie cele? Myślę, że jeszcze się nie udało zrealizować, jeżeli chodzi o takie cele związane z moimi skokami, bo jeszcze tej pracy trochę jest. A jeżeli chodzi o występy, to bywały fajne, bywały też gorsze. No ale tak jak mówię, no trzeba teraz jeszcze się spiąć do zimy, fajnie potrenować i w zimie walczyć, bo o to w tym wszystkim chodzi. Które elementy podlegają największej poprawie aktualnie? Myślę, że dojazd mam już w miarę ustabilizowany. No jeżeli chodzi o wyjście z progu, to tam jeszcze są problemy, nad którymi pracuję. No i dużo też w locie mogę poprawić, także nad tym będę się teraz głównie koncentrował. Czy dla Ciebie jako zawodnika obecność Adama Małysza, taka stała obecność w reprezentacji, jest ważna? Myślę, że tak. Adam na pewno dużo wniesie, bo on tu w tych skokach sam trenował, wielkie sukcesy odnosił, wie co w tym sporcie jest najważniejsze i gdzie czegoś szukać, żeby było lepiej. Jakie są zatem Twoje cele na zimę? Te cele mam gdzieś tam swoje ustalone, ale na razie nie będę ich zdradzał. Dobrze, także czekamy na ten śnieg pierwszy. Dzięki.